Moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę o święcie, które było w ostatnią sobotę, a właściwie 22 kwietnia. Kto z Was nam przypomni, co to było za święto? Tadzio, proszę. Dzień Ziemi. Brawo. Był to Dzień Ziemi. Ziemia też ma swoje święto, swoje urodziny, obchodzone co roku. Jest to Międzynarodowy Dzień Ziemi. Dlaczego nazywamy go międzynarodowym? Kto z Was wie? Maja. Bo różne kraje biorą w nim udział. Bardzo dobrze. Międzynarodowy, ponieważ obchodzony jest w różnych krajach, w różnych narodach. Tematem naszej lekcji, spójrzcie na prezentację, na ekran, jest segregacja odpadów. Segregacja odpadów. Pytanie, na które dzisiaj będziemy próbować odpowiedzieć, brzmi: po co my właściwie segregujemy odpady? Po co my właściwie to robimy? W tej chwili, za chwilę do tego przejdziemy, w tej chwili nie zgłaszacie się, bo będziemy wykonywać różne zadania i jak wykonacie te zadania, to wtedy zobaczymy, czy uda nam się odpowiedzieć na to pytanie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spełnić pewne kryteria. Kryteria sukcesu, czyli zadania, które mamy do wykonania, aby zrealizować nasz cel. Kto nam przeczyta cele? Dwa cele mamy na dzisiaj. Max, proszę. Tak. Cel. Znam zasady segregowania śmieci. Drugi cel. Wiem, czym jest recykling. Bardzo proszę, żebyście zapamiętali sobie nasze pytanie kluczowe. Jeszcze raz podkreślę, po co segregujemy śmieci? Kto z Was mi powie, co to są odpady? Burza mózgów, co to są odpady? Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Proszę, Maciek. Odpady to są na przykład resztki jedzenia, zużyty papier. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Maja? Nie. Dobrze. Wasze odpowiedzi są dobre. Sprawdźmy sobie, czy w 100%. Co to jest odpad? Odpady to inaczej po prostu śmieci, zwykłe śmieci. Kto nam przeczyta dokładnie to wyjaśnienie? Ala, a kto te odpady tworzy? Kto je wytwarza? Macie podpowiedź na ekranie. Kto je wytwarza? Tadzio. Rzeczy. Nie, my. Kto wytwarza odpady? Kto robi śmieci? Kto je produkuje? My, oczywiście, każdy z nas, każdy człowiek, nieważne czy duży, czy mały, jest wytwórcą, taką fabryką odpadów, czyli śmieci. Odpady opakowaniowe. Co to takiego? Jakie znacie przykłady odpadów opakowaniowych? Marcel? Butelki. Dobrze. Max? Pudełko od serka. Słuchajcie, te wszystkie odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, ale nie tylko człowieka, również dla zwierząt i dla roślin. Mamy jeszcze jeden rodzaj odpadów, odpady zielone. Jakie znacie, oprócz tych, które tutaj widać? Przyjrzyjcie się, odpady zielone. Już do Was wracam, przepraszam. Maksio? Wszelkie. Zużyte, może takie, które się zepsuły, tak? Bo ich nie zużywa, właśnie nie zużyte, tak? Czyli te zepsute, przeterminowane jedzenie, ogryzki po jabłkach, tak? Skórki od bananów, co jeszcze? Poznaliście kilka rodzajów odpadów, czyli inaczej rodzaje śmieci. Powiedzieliście też, że tym, który produkuje najwięcej śmieci jest kto? Przypomnijcie. My. My, czyli? Ludzie. 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 Ludzie są fabryką śmieci. Spójrzcie na pytanie w ramce. Poproszę Maxa Kruka, żeby przeczytał. Gdzie należy wyrzucać segregowane odpady? I zanim odpowiemy sobie na to pytanie, Wiktoria Domarecka, przeczytaj nam pod spodem to pytanie. Jakiego koloru są kontenery do zbiórki i jaki rodzaj odpadów można do nich segregować?
Przypomnijcie sobie z klasy pierwszej zasady segregowania śmieci. Mówiliśmy sobie wtedy o czterech takich koszach w czterech różnych kolorach. Kto przypomni te kolory? Tadzio. Był tam na pewno niebieski, zielony, czerwony. Żółty. Dobrze. I czerwony. Brawo, super. Mogę wymienić? Nie, dziękuję. Wymieniłeś wszystkie, te, o których wspominaliśmy w klasie, prosiłam o cztery, w klasie pierwszej, a kto przypomni, co powinno się wrzucać do kontenera w kolorze niebieskim? Kostek? Papier, makulaturę, kartony. Bardzo dobrze. Kolor zielony, co tam umieścicie? My dzisiaj zajmiemy się segregacją, jaka jest w Warszawie, tak? Z racji z tego, że mieszkamy w Warszawie, więc zajmiemy się segregowaniem tutaj, jakie mamy w Warszawie. Obecnie mamy trzy kolory kosz. Kolor zielony. Może tutaj. Czerwony. Za chwilę będziesz mógł, oczywiście. I czarny. Trzy kolory. I teraz kto z Was potrafi powiedzieć, co wrzucamy do kontenera w kolorze zielonym? Podobnie jak było w tym pierwszym przypadku segregacji. Kostek? Szkło opakowaniowe. Pięknie. Zapraszam Cię do tablicy. Przyczepisz kartkę, dobrze? Pod magnesem przyczep. Dziękuję, możesz usiąść. Zostały nam jeszcze dwa, czerwony i czarny. Co możemy umieścić czerwonym? Maciej, pamiętasz? Odpadki po jedzeniu? Nie, ja wiem. Co suche? Marcel? Suche. Ale co suche? Co to jest suche? Suche z rzeczy. Jest duży metal. Suche. Marcel mówi teraz. No takie plastiki, takie suche, aby nie były mokre. Bardzo dobrze, to się nazywa odpady segregowane suche. Muszą być to suche butelki plastikowe, na przykład mogą być to suche pojemniki po jogurtach. I wszystko co? Z papieru. Suchy papier. I ostatni nam został kontener czarnego koloru. Tadeusz. Odpady zmieszane. A co się kryje pod tym hasłem odpady zmieszane? Chodź, przynieś. Na przykład szkło? Nie. Nie. Spójrz tutaj. Szkło opakowaniowe. Tu mamy kontener na szkło. Tadzio, ty przyczepiaj, a nam pomoże tutaj drugi Tadzio. Folie. Nie. Folie mogą być, ale jakie folie? Resztki jedzenia, dobrze. Mokre folie, ubrudzone, tak? Ubrudzone. No mówię, jak są na basenie, to my bierzemy i jest tam czarny kosz i my tam wrzucamy te dokładnie. Pobuta. Bardzo dobry przykład, bo mamy brudne buty, tak zimą te wszystkie folie wrzucaliście do czarnego kontenera. Bardzo i dobrze. Nawet napisane odpady zmieszane. Dobrze, dziękuję Tadeusz. Posłuchajcie, teraz przejdę się i każdy z Was wylosuje sobie jedną karteczkę. Po cichutku sobie przeczytacie i zastanowicie się, do którego z tych trzech koszy można wrzucić ten odpad, który tutaj będzie. Szybko losujecie i w ciszy czytacie, nikomu nie mówicie, co macie. Za chwilę poproszę Was, abyście przyporządkowali te nazwy tych odpadów do odpowiednich pojemników. Ale Tadzio, prosiłam w ciszy. Będę losowała po trzy osoby patyczkami i będziecie podchodzić i przyczepiać. Proszę. Zastanawiacie się, co i gdzie przyczepić. Losuję po trzy osoby, podchodzicie do mnie i bierzecie sobie masę mocującą i za pomocą masy mocującej będziecie przyklejać, dobrze? Taka podobna do plasteliny. To jest masa mocująca.
Dobrze, Marceli, zapraszam Maxa, Kruka, Wiktorię Domarecką i Dominika. I przyklejacie do odpowiedniego kosza. Mocno przyduszacie. I się szykują następne. Zuzia, Sandra i Ola. Przyklej. Później sobie sprawdzimy wspólnie, czy dobrze to zrobiliście. Tadeusz Żak, Marcel Bednarski i Maciek. Bierz, proszę. Przeczytaj nam wszystko, co zostało tam umieszczone. Słuchacie i sprawdzacie, czy dobrze to zrobiliście. Talerz, karton po mleku, szklana butelka, szklanka. Czy wszystko jest w porządku? Nie! Co jest nie tak, Maciek? Karton po mleku. Gdzie powinien być ten karton? Powinien być odpady z mleku. Dobrze, Max, mogę cię prosić, żebyś przeniósł ten karton do odpowiedniego kosza. Odpady suche miało być, Maksiu. I teraz poproszę następną osobę, która podejdzie do kolejnego. Bo jest z porcelany. Brawo, dobrze. A gdzie powinien się znaleźć talerz? Odpady zmieszane. Dobrze, segregowane, suche. Jak to? Suche. Talerz jest mokry? Jak się zmieszane? Jest zabrudzony? Jak się zmieszane? Dziękuję. Wiktoria Domarecka, proszę. Udało nam się jakoś to zadanie wykonać. Posłuchajcie, to co przed chwilą zrobiliście, to jak to się nazywa? Co to jest? Nie. Ale ja nie udzieliłam nikomu głosu, także nie mówicie chórem, bo ja nie rozumiem, co mówicie. Franio, proszę. Pięknie. To właśnie była segregacja śmieci. Spójrzcie na tablicę, przypomnijmy sobie nasze pytanie. Po co segregujemy śmieci? Czy to, co tutaj zrobiliśmy, jest odpowiedzią już na nasze pytanie? Tak. Nie. Niezbyt bardzo. Niezbyt bardzo. Częściowo tak, ale jeszcze nie do końca. Aby się nam udało odpowiedzieć, musimy realizować następne nasze zadania. Drugie. Przyporządkowują śmieci do odpowiednich pojemników. Tak. Tak, zrobiliśmy to przed chwilą, dobrze. Zostało nam kolejne zadanie, rozwiązywanie krzyżówki. Poproszę teraz do mnie Maję Czerniejewską i Bartka. Rozdadzą wam krzyżówki. Każdy krzyżówkę rozwiązuje samodzielnie. Dobrze, kochani, jeżeli ktoś czegoś nie ma, to na razie to zostawia. I uwaga, zamieniacie się w ławkach kartkami z koleżanką lub kolegą, zamieniacie się. Tak, nawet jak macie coś nieuzupełnionego, zamieniacie się kartkami. Później sobie oddacie. Nie podpisujesz się. Zamieniliście się wszyscy? Dobrze. I teraz będziemy sobie wspólnie sprawdzać i wy sprawdzając, bardzo proszę, żebyście waszym kolegom i koleżankom wstawiali ocenę. Tutaj przy cyferkach, kostek, Franio, zwróćcie uwagę, bo nie będziecie wiedzieli, jak macie sobie sprawdzić. Ocenę za pomocą uśmiechniętej buźki, jeżeli hasło jest wpisane prawidłowo, lub smutna buźka przy cyferce, gdy tego hasła nie ma lub jest wpisane błędnie. Czy to jest jasne? Błąd, na przykład. Jeżeli jest błąd ortograficzny, to się nie liczy, tak? A jak ty ma? Ty zamiał. Mówiłam, nie słuchałeś, Maciek. Jeżeli są błędy literowe, ortograficzne, to nie ma znaczenia. Ważne jest, czy hasło jest poprawne, tak? Jeżeli jest jakiś błędny wyraz, wtedy stawiamy smutną buzię. Bardzo proszę, kto nam przeczyta pierwsze hasło? Może ja wylosuję. Dominik, proszę. Dominiku. Przeczytaj najpierw hasło. Pytanie do hasła. Maciku.
Termometr, dobrze. Wskazuje temperaturę termometr. To niebieski. Jeżeli ktoś ma wpisany niebieski, to stawiacie mu uśmiechniętą buźkę. Jeżeli ma wpisany inny kolor albo nie ma nic wpisanego, buźka niestety jest smutna. Czyli czym jest ten recykling w takim razie? Swoimi słowami. Kto nam to powie? Marcel? Proszę. No i Fogiel. Tak? Recykling ciągle przetwarza jedną rzecz. Tak, czyli możemy zamienić stare, zużyte, niepotrzebne rzeczy na nowe. Na nowe. Spójrzcie na prezentację. I tu mamy pytanie. Co można zrobić ze zużytej szklanej butelki? Podpowiedzi macie na rysunkach. Co możemy zrobić? Bardzo proszę, Franio, przeczytaj nam, co możemy zrobić. To są tylko wybrane przykłady. Szkło, opakowanie, butelki i słoiki. Szkło opakowaniowe, butelki i słoiki. Czyli ze starych butelek, starych słoików mogą powstać nowe. Macie tutaj na ilustracji. A co w takim razie zrobimy ze zużytej, niepotrzebnej, metalowej albo aluminiowej puszki? Co możemy zrobić? Max. Na przykład nową puszkę. Nową puszkę mamy tutaj na rysunku. Co jeszcze, Ola? Felgi. Felgi. Co to są felgi? Takie szare wody. Dokładnie, to jest to. Tutaj na ilustracji, dziękuję Tadzio, na ilustracji macie felgi, jest to element koła, tak? Koła samochodowego na przykład. A co z papierem, co z makulaturą, czyli z użytym papierem? Przyda się nam, czy się nie przyda? Oczywiście, że się przyda i to można zrobić z tego mnóstwo różnych rzeczy. Ja tylko przedstawiłam Wam bardzo, naprawdę bardzo niewielki procent przykładów. Kostek, przeczytaj. Papier toaletowy, gazety, książki, zeszyty, kartony, meble. Nawet meble. Zobaczcie, tutaj mamy zrobioną taką szafkę pod telewizor, wyłącznie ze starych gazet. Ze starych gazet. Kolejna rzecz, plastik. Niepotrzebne, stare plastikowe butelki, korki plastikowe, zabawki plastikowe połamane. One są jeszcze potrzebne, bo możemy z nich zrobić co? Bawić się. Tadzio, przeczytaj, co możemy z nimi zrobić? Butelki, pojemniki, kifoli, zabawki, długopisy, meble, ekran, przycisk. Hałasowe. Dobrze. Ekrany przeciwhałasowe, czyli te, które są przy ulicy, na pewno mijaliście je. Narysowane są na nich takie czarne ptaki. Kochani, bardzo proszę, wróćmy jeszcze raz do naszego celu. Do naszego celu i do naszego pytania. Sukcesu. Po co segregujemy śmieci? Czy udało nam się odpowiedzieć na to pytanie? Jak będzie brzmiała odpowiedź? Po co je segregujemy? Aby przetwarzały się na nowe rzeczy. Bardzo dobrze, aby było łatwiej przetwarzać je na nowe, a tym zjawiskiem przetwarzania, które nazywamy je jak, przepraszam, to zjawisko przetwarzania, Tadzio? Recykling. Pięknie. Bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy nasze cele, wiecie czym jest recykling, znacie zasadę segregowania śmieci, udało się odpowiedzieć na pytanie kluczowe. Czas na podsumowanie i kryteria sukcesu, czyli wszystkie zadania. Poproszę teraz do mnie Frania i Amelkę. Frania z Amelką rozdadzą Wam takie kolorowe, zielone liście. One mają różne kształty. Za chwileczkę powiem. Po jednym dla każdego, dobrze? Frania z Amelką rozdają, a Wy spójrzcie na tablicę tutaj. Mamy tutaj drzewo. Czy to drzewo jest ładne? Tak. Ładne? A może być ładniejsze? Tak. Pewnie, że może być ładniejsze. Aby to drzewo było ładniejsze, co możemy zrobić? Macie? Nakleić na te drzewo liście. Tak, i to właśnie będziecie robić. Za chwileczkę bardzo proszę, żebyście jeszcze spojrzeli tutaj na ekran. Na samym końcu jest pytanie. Czego się dzisiaj nauczyłem? Czego się dzisiaj, dziękuję, nauczyłam? I chciałabym, żeby odpowiedź na to pytanie znalazła się na Waszych liściach. A my to robiliśmy, mieliśmy takie karteczki. Robiliśmy z innymi karteczkami już coś podobnego, zgadza się. Na czerwonych i zielonych, tak. Czego się dzisiaj nauczyłem, czego się dzisiaj nauczyłam? Każdy pisze sam, nikomu nie zdradzasz tego, tak? Można napisać jedną rzecz, można napisać więcej rzeczy.
wasze listki, na których znalazła się informacja o tym, czego się nauczyłyście, sprawi za chwilę, że to drzewo będzie wyglądało znacznie lepiej. Zapraszam Jerzego, Alę i Dominika. I następne osoby się przygotowują. Maja Czerniejewska, Bartek, Iza. Trzyma się. Dziękuję bardzo. Spójrzcie teraz na nasze drzewo. I powiedzcie, lepiej wyglądało takie puste bez niczego, czy lepiej teraz z waszą wiedzą? Z naszą wiedzą! Oczywiście, że tak.